Nagrałaś płytę. Tak. Której nikt nie chciał wydać. Tak. Podobno. Jesteś, nie byłaś obrażona na świat? Wiesz co, ja tą płytę nagrałam i pokazywałam ją wydawcom. Rozmawiałam z bardzo małą ilością wydawców, bo interesowało mnie też niewielka ilość tych wydawców. Zresztą w Polsce ten rynek nie jest jakiś taki bardzo szeroki. I kiedy spotkałam się z odpowiedzią, że nie dziękujemy, to uznałam, że w takim razie czemu by nie wydać tego całkiem samej. Na ile pomogło ci to, że jeden z numerów stał się ścieżką dźwiękową do, jak się później okazało, niezwykle popularnego w Polsce serialu? To mi bardzo pomogło. Myślę, że bardzo mi to pomogło. Myślę, że miałam dużo szczęścia, bo tak naprawdę jeśli użyczasz swojej muzyki do serialu lub filmu, to nie wiesz, jaki ten film jest. Ta okoliczność, że jakby pojawiło się zainteresowanie tą moją muzyką producentów serialu, to mnie zmobilizowało do tego, żeby tą płytę wydać bardzo, w pewnym momencie bardzo szybko. Kiedy miałeś takie poczucie, że się udało? Że się udało pokazać światu i stać się zauważonym przez swoje dźwięki, słowa, które śpiewasz i wreszcie sposób, w jaki śpiewasz? Wiesz co? Trochę tak jest, że jak się wszystko robi samemu, to jesteś zajęty robotą i nie możesz tego tak do końca docenić. Chyba się trzeba uczyć też doceniać, ale ja jak zaczęłam grać więcej koncertów, jak tak zderzyłam się z publicznością, to jest coś, żywa muzyka ma w sobie pewną moc. To było dla mnie coś takiego, co mnie jakoś tak bardzo dużo energetycznie kosztowało. I zawsze tak jest, że jak masz już trochę doświadczenia i robisz to trochę, to potrafisz tą energię jakoś tak rozkładać i jednocześnie się tym cieszyć, że po prostu teraz mam taką super energię, to mi daje po prostu radość i bardzo to lubię. To jest fajne.